Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku Mass Effect. Muszę sobie przypomnieć, co tu robiliśmy. Dobrze. Powracamy na mapę galaktyki. Patrzymy, co tutaj dalej mamy do zrobienia. I teraz na mapie galaktyki to muszę powiedzieć. Miałam ostatnio problemy, co też widać było na karcie społeczności. Zepsuł się mikrofon. Komputer go już nie widzi jako Radium 600, tylko jakiś USB Advanced coś tam audio device. I trzeba było się sporo namęczyć, a przy okazji też nagrywałam już kolejny odcinek i okazało się, że nic się nie nagrało, a ja nadpisałam sobie save'a. Więc musiałam kawałek gry uzupełnić, grać od nowa. To było gdzieś z pozycji chyba polowania na Turiana. I dlatego teraz w innym miejscu jestem niż powinna być. Ale tamte rzeczy uzupełniłam i nieznacznie mogą się różnić punkty, które przydzielałam, bo po prostu zapomniałam, jak to było. I teraz odtworzyłam sobie wszystkie zdarzenia na Feros, więc to jest już tutaj odkliknięte jako wykonane. Więc zajmiemy się kolejnymi zadaniami pobocznymi. I polecimy sobie tutaj, na nasz Układ Słoneczny. I to od razu lecimy na Księżyc, bo to nie na Ziemi, tylko na Księżycu. I lądujemy. Bierzemy ze sobą Ashley i Tali. I tutaj mamy zbuntowaną WI. Jesteśmy tu. I zaczniemy sobie od tego miejsca. Nie, 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 co mi się tu naciska? O. O, i tu mamy do ostrzelania po prostu. Ciężka wieżyczka przymierza. Tarcze zregenerują. Czyli to nic innego, tylko małe rozstrzelanko. I została chyba jeszcze jedna. I lecimy dalej. No i tutaj to samo. Wszystkie. O, tu do mnie strzela. O nie. To stamtąd jeszcze do mnie strzelała jakaś franca. Tutaj są. Ja
tu się zasłonimy. O. Musimy się ustawić znowu tak, żeby się osłonić. No. Teraz tu będziemy wchodzić. Co będzie? Co tu będzie, bo nie pamiętam. Aha, tu będziemy mieć do rozwalenia. Dobra. Jakie my mamy bronie? No i teraz co wy macie? O, dajemy ten tsunami dla Ashley. Teraz tu snajperki. Dobra, i teraz jakie strzelby ma Tali? Dobra. Tu niczego nie zmieniamy. Zapisik i idziemy. A tu będą te sondy, tak. W sensie drony. Są okropne. No, Ashley, idziesz tu. No niemożliwe, udało się za pierwszym razem. Obszar zabezpieczony. Uwaga, toksyczny gaz jest pompowany do punktu. Mam kontakt. Brak celu. Brak celów. O, port dany. To już ostatni. Ciu.
Światełka na optycznych komputerach głównych migoczą i zamierają. Pierwsze z trzech zawierających w UI gniazd przetwarzania danych jest odłączone od sieci. No i wychodzimy. I jedziemy do kolejnego punktu. Oczywiście. Teren bezpieczny. No to herbatki muszę się napić przed akcją. Okej. Zapis. I idziemy. No nie, nie dam rady. No jak nie dasz rady? No idziesz, kobieto, odwróć się. Idź, idź. Jestem zablokowana. No to obróć się. Idziesz tam. Uciekam, uciekam, uciekam. O, to jest najlepsza metoda. Ach. Ach, dziewczyny nie przyszły ze mną. Tak najlepiej uratować skórę. Wszystkie cele trafione. Obszar zabezpieczony. No to ile ich tam zostało? No i tu podobnie rozwalamy węzły. Uwaga, pola barier kinetycznych ładują się w całym kompleksie bunkrów.
drugie z trzech zawierających dwóch gniazd przetwarzania danych jest odłączone od sieci. Ładuję. No, to jeszcze jedno, ale to będzie najtrudniejsze. Uwaga! Chyba ich mamy. Z te bariery wszędzie. Kessler, Rajku i Grom 6. Karabin szturmowy Grom 6. To było coś lepszego. A my mamy Grom 5. Bierzemy. No, świetnie. O! Już nie mogę zapisać nawet, tu będzie ciężko. Tak, nie, dziewczyny, ty tak. Ty stoisz tu, a ty stoisz tu. A ja sobie stoję tu. To już koni. Nie, jeszcze. O nie, tutaj jest. Zbiewamy. To będzie ciężko. Dobra. Bariera. Nie tu. No to już leży. No pięknie. Wszystkie, ale pięknie. Tu zrobimy sobie zapis. Zaraz będą dodatkowe drony.
Uwaga, ładują się dodatkowe sondy ochrony właśnie. Już je tam widać? Tak, już je tam widać. Ech, dziewczyny, idziecie tu. Tak, ty idziesz tu. Idziesz tu. A ja chowam się tu. Udało się. No tu jeszcze tam, a już myślałam. Dobra, zapis. Lecimy. Niemal ogłusza cię nagły wybuch zakłóceń na wszystkich częstotliwościach. Ekran twojego kombinezonu odczytuje to jako serię zer i jedynek. Powtarzają się raz za razem, pokrywając wszystkie częstotliwości do momentu, gdy światełka na ostatnim gnieździe WI migoczą i zamierają. Osiągnięto klasę specjalizacji. Twoja klasa specjalizacji zastąpi twoją podstawową klasę w talentach na ekranie oddziału. Stopnie talentów w twojej klasie podstawowej zostaną przeniesiona do twojej klasy specjalizacji. Udaj się do ekranu oddziału, by obejrzeć bonusy, które będziesz zyskiwać z każdym stopniem w twojej klasie specjalizacji. Komandos. Komandosi przy eliminacji wrogów polegają bardziej na zabójczych atakach precyzyjnych niż na brutalnej sile. Zwiększa obrażenia przy wszystkich rodzajach broni. Lepsza zdolność niewrażliwości, strzelca wyborowego, zabójstwa. A agent? Agenci to mistrzowie manipulowania swoim otoczeniem celem zyskania maksymalnej przewagi. Skraca czas ładowania wszystkich ataków technologicznych. Ulepsza przeciążenie, ulepsza sabotaż. Co tu dać? A bardziej tego będziemy używać. Komandos. Dobra. Czy to będą drony? Chyba już nie. To już wszystko jest w tym miejscu. Zostało nam jeszcze to. Ciekawa znajdźka. I co tu mamy? Radziecka sonda. CCCP Luna 23. A tutaj żyroskop i egzoszkielet. Dobra, wracamy na Normandię. I teraz możemy sobie już odznaczyć, że Układ Słoneczny jest za nami. I patrzymy, co mamy jeszcze na naszej mapie. Jak ładnie nam tutaj znikają zadanka. Tutaj mamy jeszcze najazdy getów. To będzie ciężko. Wiadomość od oficera wysokiej rangi z Arcturus. Przełączam. Normandia, tu admirał Hackett.
Odbieramy raporty o aktywności getów na skaliańskim pograniczu. Sądy zidentyfikowały posterunki syntetyków na 4 planetach Układu Armstronga. Potrzebujemy kogoś, kto mógłby się tym zająć. Wiemy, co zamierzają? Trudno powiedzieć. Może tylko zbierają informacje. A może planują atak na ludzkie kolonie. Albo jeszcze gorzej. To może być pierwsza fala inwazji. Oby nie. Potrzebujemy was, Shepard, żeby przeprowadzić śledztwo. Znalezienie Sarena jest nadal waszym priorytetem. Ale bardzo liczymy na waszą pomoc. Macie w końcu doświadczenie w walce z getami. Przesyłam położenie wszystkich znanych posterunków getów w Układzie Armstronga. Admirał Hackett, bez odbioru. No to lecimy na Układ Armstronga. Pierwszy świat, Vamshi. No i po kolei Almos. Nic. Pregel, badanie. Odzyskano insygnia Turian. Podczas skanów Pregel wykryto kilka boi nawigacyjnych na orbicie planety. Główny inżynier Adams uzyskał optyczny obraz boi w dużej rozdzielczości. Mimo iż wyglądały na zaniedbane, każda z nich nosiła insygnia kolonii Bettika. Nie ma tu nic więcej. No to Mai. No oczywiście. Ashley i Tali. Jest tu co robić. To zaczniemy odtąd. No tutaj nic z tego nie widać. Skatalogowano pierwiastek ziem rzadkich. Udało ci się zbadać duże złoże toru. Znaki zapytania. Tu coś musi być. O tutaj. Starożytne gruzy. Odzyskano insygnia Turian. Ten dziwnie wyglądający sensor pokryty jest jakimś starożytnym graffiti. Wygląda na to, że jest oznaczony insygnią kolorii Edessa. Dziwna czaszka. Odkrycie. Ta ogromna czaszka została podziurawiona odbitymi strzałami akceleratora masy. Dotyczące ksenobiologii dane w komputerze twojego pancerza nie potrafią pomóc ci w zidentyfikowaniu gatunku. Ktoś musiał przywieźć ją tu z nieznanego świata. Brak sądy. O, bufor kinetyczny i żyroskop. Skatalogowano metal lekki. Skany z orbity wykazały wielkie złoże berylu.
O, tam coś będzie. Zapisujemy. Tu się będzie działo. Ale mamy też złoże przy okazji. Skatalogowano metal lekki. Udało ci się zbadać duże złoże magnezu. Sądy getów są śmieszne. Takie uszate. Jesteś. A teraz desant. Dobra. Wycofujemy się. To jest kolos. Ciężki zawodnik, który się leczy. On jest samonaprawialny niestety. I nie można... O, właśnie. No, to się tu udało. Tutaj jeszcze coś mamy. Chyba już tam byliśmy. O, właśnie, to są te złoża. Dobra. Wracamy. Kamsi opuszczamy i lecimy do następnej. Hong. Tregir. Skatalogowano metal lekki. Skany z orbity wykazały istnienie złoża litu. Nic. Matar. Odzyskano zapisy matki. Skany Mataru wykazały szczątki zniszczonego fraktowca Asari. Dalsze skanowanie ujawniło ciało, które przetransportowano na pokład. Doktor Chakwa zbadała ciało, ale nie ustaliła niczego na temat jego pochodzenia. Pośród osobistych rzeczy Asaryjki znalazło się jednak jedno z pism matki Dlinagi. Tutaj nic na pomal i lecimy na Kaspin.
Oczywiście nasza ulubiona ekipa to Ashley i Tali. Co tutaj mamy na tej mapie? Jesteśmy tu i polecimy sobie tutaj, w tą stronę i tak polecimy dookoła. Tutaj? Tak, to tutaj. Skatalogowano pierwiastek ziem rzadkich. Udało ci się zbadać duże złoże Samaru. Tutaj gdzieś mieliśmy złoża. O właśnie. Skatalogowano pierwiastek ziem rzadkich. Udało ci się zbadać duże złoże uranu. Pięknie. Świetnie. I tutaj już coś nas atakuje. Oj. I tak nie pokaże mi to na mapie. Nie? O! Już jesteśmy, to my jednak idziemy tutaj, o! Jest jeszcze jakiś? Tutaj jest jeszcze. A nawet chyba dwóch. Teraz pewnie będzie desant. Oczywiście, o! Tarczę muszę sobie odnowić. No, szybko. No, ile ich jeszcze będzie? Jesteśmy w połowie.
Jeszcze jeden gdzieś. No tutaj się chowa. Mam cię, robaczku. My lecimy zwiedzać kolejne złoża. Skatalogowano metal ciężki. Udało ci się zbadać duże złoże złota. To ciekawe. No, regenerujemy tarczę. A ten tu lezie. Ułatwił nam robotę, sam przylos. A ten tańczy breakdance'a. Tutaj będzie coś ciekawego. Przekaźnik getów zdezaktywuj. Odkrycie. Matryca getów transmituje regularne wiązki danych na zaszyfrowanym paśmie, używając do tego nadświetnych boi komunikacyjnych przymierza. Nie jest jasne, gdzie skierowane są te dane, ani też co zawiera sygnał. Wyłącz komunikator getów. Jest. I jedziemy dalej. Wrak sondy. Ulepszenie amunicji fragmentujące, ulepszenie granatów radioaktywne, ulepszenie amunicji wolframowej 6. O właśnie, wolframowe najlepsze. Nadajnik. Odzyskano nieśmiertelnik. Pod nadajnikiem zakopany był nieśmiertelnik kapitana Taina. Nie wiadomo czemu był tam ukryty, ani kto go tam zakopał. No tu już nic więcej. Dobra. O, i wracamy na Normandię. I kolejne układy mgławicy Armstronga będziemy odwiedzać następnym razem. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!